Once, our estate was the envy of this land. I co tam dobrego dzisiaj miałaś? Zapiekanki. O, a z czym? Będę przeprowadzał taki teraz wywiad środowiskowy. Ser na górze. No jest. Ja mam właśnie kanapki z serem na dole, więc nie pochwalam. W ogóle wydaje mi się, że w dobrym humorze strasznie jesteś dzisiaj. Mam taki pomysł, żeby najpierw pójść na tę wyprawę. Aktywować te trzy ołtarze. Będziemy mieli bonusy do walki z bossem. Potem pójść na bossa. To jest moja koncepcja. Poza tym ketchupem wszystko zajebiście brzmi. Zamiast ketchupu bym dał Ajwar. Albo jakąś pastę z chili. Bo taki delikatny sos z tysiąca wysp. Coś takiego. Będzie ekipa na bossa. Tych czterech mamy jeszcze w zapasie kilku. Kurczę, może wziąłbym antykwariuszka, żeby przynajmniej wyciągnąć trochę z tego. Wtedy musiałbym kogoś naparzającego bardziej wziąć.
No. Zamiast Shieldbreakerki weźmiemy trendowatego. Tak zróbmy. Humor spoko, nawet się wyspałem dzisiaj. Oho, jak słodko. To jest pierwszy raz, kiedy mi... Znaczy nie, no pierwszym razem może nie, ale jeden z tych niewielu razy, kiedy słyszę od ciebie, że się wyspałaś. Niesamowita sprawa. Mamy krótką wyprawę w ogóle. Ale nie, nie, idziemy tutaj. O, mamy takie dwie rzeczy. Mamy takie dwie. Tu można sprzedać od razu. Dobra, co dla antyfariuszki? Plus 10 do uniku. Plus 25 do ochrony. I finito. W ogóle przykro mi, że jesteś jedyna na grze, której nie lubisz jeszcze. To nie wyklucza drzemki, spokojnie. Nie no, to cię nawet wiesz, nie podejrzewałem, że mogłabyś wykluczyć drzemkę ze swojego schedule niedzielnego. Robimy. Dobra. Właśnie wiesz, że ja tu przychodzę do ciebie, nie czytam na czat, nie na grę. No to czat widzisz, czat na razie jest jaki jest. Za chwilkę może ktoś jeszcze przyjdzie. Nie wiem, czy oni śpią jeszcze, czy... W ogóle bardzo mało osób odebrało tą wiadomość na mojej grupie. Nie wiem, z czym to było związane. No ale cóż. Zobaczymy jak ludzie przyjdą. W ogóle powoli przymierzam się do tego, żeby zacząć grać w Mass Effecta 1 i nie wiem, czy z tego nie będę robił streamów. Tak między nami. O, potrzebuję motywacji do tego, żeby tę grę skończyć. No i całe pieniądze, które teraz... Chociaż dobra, bo ich pakuję w bohaterów, to jest też inna troszeczkę sprawa. Skludnik do tyłu. No, także tyle w temacie pieniędzy. Wydałem właśnie. No raczej... Mnie się nie pojawia na newsfeedzie, dopiero jak zobaczyłem, że na streamie odpaliłeś DD, to zerknąłem na FB. A widzisz, no to coś jest w takim razie nie tak, to pozycjonowanie jakieś durne na tym fejsie zaczyna szwankować. Oj. Dobra, za 3000 wzmocnimy im wszystkim przeżywalność. Dobra, i mam nadzieję, że muszę posprzedawać trochę tych artefaktów, których nie będę używał. Krwawienie jeszcze spoko. Ten pierścień też jest taki, ale ma minus 8 do uniku i to mi się nie podoba. Nie wiem, czy go nie sprzedam w cholerę zaraz. Kurzenie to nie.
Dobra, już to zostawiam w takim razie. Mamy 9000 i 0 bohaterów pierwszopoziomowych, serio. Dobra. Co za dramat. Jak mamy bohaterów w ogóle trochę rozruszonych? Kogo mamy? Dwie kapłanki. Mamy jedną kapłankę, a druga nam dopiero co weszła na ten wyżej. Kuszyńczka flagrant trendowat. Dobra. Już zobaczymy, co z tego wyjdzie później. No i zacząłbym od tego Mass Effecta pierwszego, nie? Po polsku. I byśmy sobie zaczęli przygotować. Znaczy najpierw muszę skończyć Dragon Age'a, tak, żeby już tam powiedzmy zluzować się troszeczkę, jeśli chodzi o serię. Dobra. To idziemy tu. Zapasy. Okej. Okay. Co ty możesz robić z ostatniej pozycji? Na wszelki wypadek. Zapasy. No i teraz. Ojej, o no tak, bo to jeszcze będzie mi zajmowało sloty. Dobra, 3000. I co? Mamy jedzenie, mamy klucze, mamy to. Wyrusz. Siemka Emil. Patrz, nic mi się nie wyświetliło na FB. No, coś jest właśnie, ale 8 osób już wyświetliło. Zamówiłem 250. Ale to SSD zamówiłeś, czy zewnętrzny dysk? Właśnie coś na tym FB jest nie tak. Ale w ogóle mam jeszcze 3 kanapki, więc ja będę jadł w trakcie. Tak żebyście nie mieli wątpliwości, jak będę jeść lamką. O kurcze blady. Jaką jestem dużą mapą. Dobra, idźmy tu. Ja wziąłem tych łopat. 3, dobra. Cyk. SSD. No, zastanawiałem się, teraz używam jako drugi. Ale w sensie, jako co zamówiłeś? Jako dysk wewnętrzny do systemów? Żeby na przykład na nim Windowsa zrzucić, czy ten, czy dysk zewnętrzny, który będziesz po prostu sobie używał na rysunki, czy na jakieś inne rzeczy? Wow. To się w ogóle ten przylagowało. W ogóle jak wygląda u was płynność tego streamu? Ponieważ włączyłem ponownie nagrywanie archiwum transmisji. I zastanawiam się, jak to będzie wyglądało w sensie z płynnością. Bo kiedyś pamiętam, że było strasznie lipnie. Ale mi się gra bardzo dobrze. W sensie, no, okej, dobrze mi się gra. Więc jak się zastanawiam, czy mają to odszyfrowane? Tak, dobra, tu nic nie będzie, możemy tu wejść. Jest płynnie. No to doskonale, bardzo się cieszę w takim razie. Oj. Już głód? Szybko, szybko poszło. Szybko poszła ta pierwsza porcja jedzenia. O, dobra. Za 16 aż został hity. Strasznie dużo. Ale pochodnia też szybko spada. Na tym poziomie. Aha. Też. Swoją, to jest moja. Człowiek się odwrócił wzrok i z balkonu mu wodę podkradają. Okej. Okej. Poszliśmy w dobrym kierunku. Oj. Dobra, tego pamiętam. Musimy spacyfikować jak najszybciej tego głąba. Lepiej go ogłuszyć, żeby nam stresu nie podbijał już na dzień dobry w tej misji. On jest ten. Zaraza, dobra, jest podatny na zarazę. 4-6. 3-9, okej.
poszło na dwóch. I teraz może by się udało dwóch. Dobra. On jest ogłuszony, nie wykona ruchu. To my, on, siemka. Witam serdecznie. Jest akurat 30 klatek, a przynajmniej, że ta gra jest wciągająca. 10 klatek. Siemka, widzę cię po raz pierwszy chyba u mnie. Witam cię serdecznie. Jak się tutaj do nas dostałeś, znalazłeś? Wyszukiwanie gry, czy jakieś inne cuda? Cóż się zaczyna. Co to w ogóle? Dobra, wiem. Szanse do ogłoszenia. Unik. Minus 2. Nikt tu nie ma nic na ogłoszenie. Nie chcę obniżać im uniku. Dobra. Narka. Nie, dobra. To masz ciekawość, czy co to masz? Czy masz kleptomanię? Chilomania. Obsesja na punkcie posiadania rzeczy. Okej, okay, dobra. To też muszę będzie w wolnej chwili tam wyleczyć. Dobra, i zaczęło się. Dobra, wodę święconą na razie zostawię sobie jeszcze. Raz dam się tak zwolni slot. Po grze, bo ja lubię na zmianę z HS. HS. Heroes of the Storm? Nie. Nie wiem, nie znam niestety tego skrótu. Znaczy inaczej, nie wiem do czego mógłby się... Kurczę. Dobra, drugi głód. Szybko to idzie. Teraz na tej wyprawie. Przyczepiony. Dobra. Z Hearthstone'em? Hearthstone. A, okej, okay, dobra. No właśnie, dlatego nie jestem fanem karcianek. Dlatego też nie rozpoznaję. Dzięki, Emil. Teraz są karty. No, nie no, grę znam ogólnie. O Jezu. Grę znam ogólnie, tak wiem, co to jest i wiem, jak to wygląda. Mój znajomy w pracy zawsze przy obiedzie w to gra, przy nas. Aha! Dobra, na szczęście unik. Okej. Okay. Dobrze, że dałem jej artefakt na unik. To masz odporności. Super krytyk. Dobra, zasłonam ghoul, tak? Strasznie są sfokusowani na tą moją środkę. Dobra, zatrujemy go. Niech traci. 14. Za 8. Trójeczka zejdzie. Siemka na steril. O, w końcu dostał ła. Głuszenie. Dobra, za 6. Troszeczkę ją osłuchajmy. Tutaj spojrzałem na czat, nie wiedziałem nawet za ile hitów została. Spoko. A nie grasz w karcianki? Gwinto, a to co? Nie no, okej, okay, no w gwinta gram, tak, ale no w inne karcianki nie gram. Raczej. Nie jestem wielkim fanem tej mechaniki. Ale na Darkest Dungeon w takim razie cię zapraszam do nas. Serdecznie. Ostatnio praktycznie tylko w to gram, tak naprawdę. Na przemian z Dragon Age'a. Aczkolwiek jak na przemian to jest za dużo powiedziane, ponieważ mówię, Dragon Age'a dawno już nie było. Czasem jakieś Lego wpadnie. Teraz Mass Effect może się pojawi niedługo. Jak już zdążyłem sprzedać plotę.
A, no tak, jeszcze jest Dying Light, ale Dying Lighta nie streamujemy, tylko gramy sobie tak. Kurde. No zaraz nie rozbiję tego obozu, bo mi nie starczy jedzenia. A już nawet na pewno nie rozbiję obozu. Zobaczcie, na jednej odnodze straciłem w opór. Not good. A, się tapię. Boska cząsteczko? Dlaczego tak? Co tu się od Janie Pawla? No, to są żarty. Nie no, autentycznie, no zrobiliśmy pół tego i... Ile zapasów zeszło? Dobra. Lokacja misji. Czy ty masz jakieś negatywne... Nie. Stres, stres. Dobra. Damy radę, podbijemy sobie pochodnie zaraz. Nowego pipera? Co to jest piper? Kościany major. Okej, okay, tego nie pamiętam jako co on bije, ale zakładam, że bije bardzo mocno. Okej, okay, ten też tak nie za lekko. Spróbujmy go zdjąć jak najszybciej. Znaczy pewnie mi się nie uda tego zrobić teraz. Jakbym go przyblokował. Krytyk 24. Dobra decyzja, żeby go nie próbować. Okej, okay. I zostanie z jednym hapekiem. Kurde. No i za 13 mi zadał. Nagłuszenie 14. Okej, okay. Stres pójdzie w górę. Podleczmy się w tym czasie. Chociaż mogłem jego ogłuszyć. I miałbym to z głowy, okej. Okay. Bardzo dobrze. No cóż, no musimy zmarnować niestety. A jeszcze trucho zostało. Siemka Radrixon, witam serdecznie. Podejrzewam, że trzeba się cofnąć w to miejsce na cmentarzu, tam gdzie te dwie głowy lizardowe ziały ogniem. Wcześniej nie miałem tego questa. A streamowaliście w końcu wczoraj to? A czy Kamila streamowała? Czy ten? Czy tak po prostu sobie graliście? Pięć, dziesięć. Nie, dobra. Jeden hapek, dobra. Tak, to jest to, co chciałem zobaczyć. I teraz zdejmujemy. O Boż. Dobra, w cholerę wyrzucam obóz, bo już obozować nie będę. Jedna pochodnia w górę. No i jedziemy na ryzyku. Tego nawet nie dotykam. Okej, okay, ogłuszmy sobie kogoś na dzień dobry. Ty. Ciebie może zdążę zdjąć, to ciebie bym ogłuszył. Trzydzieści. Ciebie będzie trudniej zostaniesz 3. Okej. Unik na szczęście. Okej, tamten już wykonał swój ruch, to postarajmy się. Za 7. Nie. Raz 12. 12 by wystarczyło mu zdjąć. Nie. 10. Za mało. Zostanie na dwóch HP-kach. Przedwczoraj chyba tak. O. Jakby w ogień rzucić, może by się klął. No tak, twoja odpowiedź na wszystko. Rzucić coś w ogień. 3.
3, okej, ty sobie zginiesz. Za 4 krytyk. Spróbujmy teraz. No chodź, chodź. No nie, jeszcze zwłoki zostały. Niedobrze, niedobrze. No robimy w te zwłoki, żeby to się przesunęło do przodu. On sobie zginie i tak. I mamy go na pierwszej pozycji. Oj. Nie robi się tak. Dobra. I... naprawmy się. Tutaj i tak zaraz. Jeszcze 2 HP-ki. No i wykończmy go. Siemka, Olek. Olek, ominął cię wczoraj, dobry, znaczy ten. Ominął cię wczoraj to, co lubisz chyba najbardziej. Niestety. Okej, dobra, ponieważ skończył mi się slot na pieniądze. A jakoś póki co nie dostaję krwawienia, to wyrzucę sobie to. Plus zaryzykuję i wyrzucę wodę święconą. Tutaj też będę musiał zaraz slot zrobić na to. Nie jest dobrze, okej. Wodę święconą sobie wypijmy może po prostu. Żeby też jej nie marnować jakoś tam. Nie dotykaj tego. Teraz tam się slot kolejny zwolni. Okej, jest dobrze. Lokacja misji, dobra. I tutaj jakbyśmy poszli, to mamy już z głowy misję. Potem możemy wrócić ewentualnie... Czy tu pójść od razu? To są obiekty jeszcze. Ja nie mam slotu. Znaczy, dobra, mam jeden ten. Mam jeden wolny. Dobra, spróbuję tam pójść, nie było tematu. Oho, dobra. Tu można się przenieść do Wałęsaka, ale na weteranie tego nie robił, nie będę. Ogłuszmy sobie jego. I bijmy w tą maszkarę. Dobra, ja muszę zjeść. No. Dobra, chwila przerwy była. To znaczy, o której godzinie? Ale co, Olek? Czy się stream wczoraj? O której go robiłem? O 11? Tylko przepraszam na chwilę przerwy. Mama była u mnie w pokoju. Mhm. Już się zaczyna. Dobra, idźmy dalej. Pochodnia. Bardzo dobrze. O, tu była walka? Tu jest walka. On tak, była, dobra. Jeszcze tak zwiesiłem przez chwilę. Odszedł nie się tym przy żadnym komputerze, trochę przejechałeś po wizycie.
trochę przycichłeś po wizycie mamy. Nie, ja odsunąłem mikrofon z uwagi na fakt, że jem. Więc to jest zamierzony efekt. Nie, tylko wy macie stream śniadaniowy. Ja też proszę kiedyś zjeść. A że rano oczywiście usiadłem. W ogóle wgrałem do trzeciej. W nocy w Assassina chyba. Klepię już achievementy takie końcowe gry. Mam 78, przynajmniej miałem 78% wczoraj, jak wyłączałem grę. Dzisiaj pokonałem ostatnie słonie bojowe. Boginię pokonałem dzisiaj jeszcze? Zobaczyłem w końcu deszcz owadów na pustyni. W końcu mi się udało złapać achievement. Błaziłem po tej pustyni chyba za 20 minut. Więcej, 30. Znaczy nie widziałem. To w pracy nie masz komputera? Dobra. Bijmy w tego kasztana. Krytyk za 6, super. No, tutaj powoli trzeba będzie się zamienić chyba pierścionkiem. Bo tak jeszcze jedno kluśnięcie i... przyblokujmy tego Gamonia, żeby już nam tutaj, powiedzmy, nie dokładał stresu w tej walce. Ostatnie słonie na świecie zabił. Nie no, nie było ostatnie. Już nie róbcie za mnie potwora. Mam, ale miałem trochę gości, trochę poczytałem, oglądając serial, nie uznaję za siedzenie przy komputerze. No spoko. I co? Zaraz, za dobra, to jego mam z głowy. Aha. Może tak jednak byś się ugiął. Mej woli. No, super, stres poschodził. No i się jeszcze podleczmy. Siemko Lojkien, witam serdecznie. O tak, i będzie... A nie, jeden hapek jeszcze jest do uleczenia. Leczymy jeden hapek. A co? To i tak umrze. Oj. Dobra, wyrobiłem się ze wszystkim. Ty masz najmniej stresu. A wartość jest twoja. Kurde. Łopata. Wiesz, jak wyrzucę łopatę, to od razu się wpierdzielę na coś. W ogóle to powinno mieć powiększone sloty, a nie ma. Bez sens. Dobra, rzucam łopatę. YOLO. No tak, ona też ma tylko dla antykwariuszki. Nie dostanie pierścienia. Dobra, trudno. Będziemy lecieli na farcie. Z tym, że dwa poprzednie dni realnie nawet żadnego kompa nie włączyłem. No wiesz, no czasami taki etap jest potrzebny, po prostu. Taki etap, no taki dzień. Ja ci bardzo zazdroszczę tego, no ja pracuję przy kompie w pracy normalnie. Więc dla mnie nie ma takiej możliwości, żebym nie włączył kompa codziennie. A dodatkowo... dodatkowo no w domu staram WTF. Waruj. Dodatkowo w domu, no to jest jednak sposób na, przeze mnie na spędzanie wolnego czasu. Dobra, teraz spróbujemy ich porozwalać tutaj. Okej, okay. Do przodu. No pozwól. Świetne, świetne ma te skille swoje. W sensie bardzo dobrze działają na nią te artefakty jej. Super. Oj. Nie no, slot na pieniądze muszę jakiś zrobić.
Dobra, wyrzućmy ten onyx. Zrobić pieniądze się zestakują do 2500, a onyxów musiałbym mieć z 5. No to jest mniejsza szansa. Ja miałem akurat 2 dni wolnego i potem przed noską i przy remoncie znajomych pomagałem, malowałem meble, skręcałem, nosiłem stare już nawet skórę domu, podobno pysk. A widzisz, jak telefon mi się rozlatuje całkiem, teraz już jestem pewny, że kupuję nowy telefon pod koniec miesiąca. Jaki kupujesz telefon? Tylko, że te smartfony takie delikatne. Co mi się. Mi się nigdy tak naprawdę nie zepsuł smartfon. Tak na dobrą sprawę. No dobra, raz mi wpadło w masło głośnikiem, to nie mogłem ten. To nie słyszeli mnie ludzie w ogóle. Nie pytajcie, jak to się stało. Kurczę, mogę też puścić bardziej zaraza niż ten. Chyba nie zdajemy jednym ciosem. Oła, dobra. Bez krwawienia. A, jeszcze miał odporność. Jeszcze mu gardę włączą. Okej, dobra, zaczynamy dostawać hity. Nokia 8. Nokia? Nokia? No. Myślałem, że Nokia się skończyły po Nokia 3310. 10, 6, 4. Oczywiście za 4. Musiało pójść. Dobra, weź się znowu, nie ruszaj. No. Sobie jeden hit. Okej, unik. Pochodnie mam wysoko. Chodź, 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 misiu. Kolorowy. Udało się. Też się zastanawiałem. Nawet się przyjrzał na chwilę, ktoś coś pisał. Droga i nieopłacalna. Tam następny telefon to pewnie Xiaomi. Też się zastanawiałem. Ja mam jeszcze E71, tylko że już leciwa i się sypie. Wytrzymałem tyle upadków. Nad Mi Mix 2, ale nie mam karty mikroSD i Mini Jacka. Nie wiem, o czym piszę. Znaczy, w sensie rozumiem, że o telefonach tak sam temat się wywołał, ale ten. Ja się tak mało znam na telefonach, kompletnie. W sensie wiem, że chcę Samsungi mieć zawsze, bo z Samsungami jest mi najlepiej w życiu. I są dla mnie najwygodniejsze, najlepsze. Okej, zostaję na jednym HP-ku, jesteśmy w stanie się poleczyć przed dalszymi trudami. Super. No i oczywiście. O. To jest za 1000. To jest za 1200. Fuck. Dobra, wyrzucę klucze. Trudno. Teraz sobie zwalniamy slot. Kontynuuj. Ruszajmy dalej. Pochodnia. Wealth beyond measure. Awarded to the brave and the fool. Nie ruszamy, pułapka. Aha. Dobra, ten, kto ma najmniej stresu w takim razie. Wbijamy. Ja mam Huawei Honor 7X od 3 miesięcy i jeszcze mi się na nim posługuje. Jeśli przeportować, żeby mieć pełną kontrolę. Ja muszę mieć sobie filmików i gry też swoje ważą.
bo Samsung rzuca kubkę niepotrzebnych aplikacji. No ale te aplikacje da się poblokować, tak powyłączać się, żeby one nie działały. Więc spoko. Tu nic nie ma, więc pójdziemy sobie jeszcze tutaj i kończymy. I kończymy przygodę. Okej, okay, wyrobiliśmy się. Udało się rozbroić. W ogóle ten krzyżowiec, zobaczcie, on na czwórce stresu całą wyprawę przeżył. Bez obozowiska. Nie, niesamowita sprawa. Dobra. Już. Czek. Dobra, już teraz będziemy mogli prowiant wyrzucić. A, tu nawet nie będzie skarbu. Znaczy, może z nich wypadnie jakiś loot, ale... No bez jaj. Pierwsze pudło. Rychupl, siemka, witam serdecznie. Też chyba pierwszy raz u mnie, z tego co pamiętam. I fajnie, że przynieśli nowe osoby, wpadają na śniadanie. Jeśli byłeś wcześniej, to przepraszam cię, nie pamiętam. Mam tak zawirowania w pracy i w życiu, że nie pamiętam niektórych rzeczy. Już w tym momencie. Czekam jego w sumie. Chociaż nabrał sobie da jeszcze radę. Jeśli nie dostanie. O! To coś nowego. Jeszcze całą ekipę mógłby ogłuszyć na raz. Śmiech na sali. Nie byłem. Nie byłem. No właśnie. To tylko tak dla mnie, dla informacyjnie, jak się tutaj u nas, powiedzmy, znalazłeś, czy grę wyszukiwałeś, czy jakoś tam się gdzieś wyświetliłem, tak z ciekawości, jak to wszystko funkcjonuje na tym Twitchu nieszczęsnym. Nokia 8 jest to tyle, że mi podobnej cenie, co Xiaomi Mix 2, ma ekran 2K, czystego Androida, gwarancja aktualizacji przez następne 3 lata. Nokia jest na Androidzie? Prawda? Dlaczego nie na tym? Dlaczego nie na... Kurczę. Dlaczego nie na... Windowsie? Po prostu lubię DD, a ty jako jedyny z Polski teraz nagrywasz. Serio? Jezu, jak super. Idealnie, dzięki. Dzięki śliczne za ten, za feedback. Dobrze wiedzieć. Mam nadzieję, że... Dobrze się będziesz tutaj z nami czuł, że będzie ci się podobała atmosfera czatu. Że jakoś to będzie sensownie wyglądało, że jakoś w sensowny sposób oceniasz mój sposób gry. Teraz tak. Wiem, zaraz. Cicho. Za 5, 50, za 5, dobra. Wrzucamy sobie to. Nie! Okej, dobra. I tym optymistycznym akcentem zakończmy to. Dobrze, że trochę kasy nabiliśmy. Na najbliższe wyprawy. No, 25 tysięcy ponad. 26 chyba na tych porywach. Bardzo dużo, to mnie strasza. Nie lubię Only Followers Chat. Ale po prostu... Ale co ten, co masz na myśli? W sensie, że... Jeśli streamer ma moderatorów, to nie musi ograniczać czatu. A o czym mówicie w tym momencie? Bo... Chyba nie za bardzo rozumiem. Czy ja w sensie ograniczam jakoś czat, czy coś? Czy w sensie, że ja coś blokuję? Jakieś 2 lata temu marka Nokia została odkupiona od Microsoftu, no i od tego czasu nie ma Windowsa. Ja pamiętam, że pamiętam jeszcze okresy Lumii całych, tak, na które ludzie narzekali. Dobra, co tam kaponka wskoczył. Oj, 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 ile tych. W sensie nie, tak...
Ty masz otwarty czat. A, okej, okay, dobra. Że tylko followy mogą gadać na czacie. Nie, no to jest bez sensu. Jakby nowe osoby wtedy się z nami komunikowały? Czy to jest w ogóle nie... niesensowne. Okej, okay. I mamy to zrobione to, o co mi chodziło, ponieważ tutaj Kamila była tylko na... czy Celesa była tylko i wyłącznie na początku naszej wyprawy. Robiłem tę misję po to, żeby dostać bonusy do następnej misji w ruinach. I to będzie misja, w której pójdziemy sobie na bossa, jak ja już ogarnę... jak ja już ogarnę ekipę. Ekipa będzie się składała z niego, z niego. Kurczę, jego bym zabrał, on bardzo fajnie cisnął to wszystko. Nie ma też jakoś bardzo dużo stresu, 29 stresu. I w sumie wziąłbym jeszcze ciebie. Myślę, że doskonale, ta ekipa się sprawdzi. My sobie ich poleczmy jeszcze w tym czasie z chorób. Aj! Jezu, nie kliknąłem. Dobra. Tobie coś jeszcze jest? Oj, dobra. To trzeba było zrobić. No, ale to przy okazji. Plus jakieś nawyki może by się przydało poutrwalać niektórym. Ja miałem w tego wojownika światła, chociaż to jest... Nymfomania, ciebie dopiero co leczyłem. O, pogromce ludzi u naszej kuszniczki bym utrwalił. ...450? Znaczy 4,5 tysiąca? Strasznie... Oj, że koszt leczenia. ...10%. Nie, no dobra. Już wydam to na razie. I starczy. I tą ekipę naszą... Zobaczmy, kto przyjechał diligence. Znowu na zero? Bez sensu. Zupełnie. Dobra, ty masz wszystko, co powinieneś mieć. Okej, okay, i teraz jeszcze... Ty dopiero co byłeś poprawiany. Zaraz spojrzę na czat, przepraszam, ale na razie tutaj chcę... Wszystkie, całe te pieniądze, które dopiero co zarobiliśmy, już wydałem. No ale idziemy... Dobra, przegiąłem trochę z wydawaniem kasy, ale musimy coś posprzedawać. Na przykład to... Ja potrzebuję na tą wyprawę z 5000 golda. Dobra, no najpierw czat i za chwilkę ten. Czasami jak skakuję na jakieś gameplaye, to ktoś złośliwie dla mnie stawia te blokady, takie irytujące wymuszenie followa. Nie, to w ogóle nie ten, u mnie takich metod nie ma, ja ogólnie staram się... Znaczy inaczej, ja streamuję dla zabawy, nie dla pieniędzy, nie powiedzmy tam dla miliona followów, czy czegoś tego typu rzeczy, bo tak naprawdę, szczerze powiedziawszy... Nie to, że mi to wisi, tak, bo to fajnie jak ludzie przychodzą do ciebie i widzą. Jak grasz, oglądasz i im się to podoba, ale też nie mam na to parcia takiego, że na szkło. Zdaję sobie sprawę, że nigdy nie będę z tego żył, że nigdy nie będzie to jakby mój główny cel w życiu streamowanie, więc jeśli chcesz, zostaw follow, a jeśli nie, co polecam, dużo bardziej zapraszam do grupy na fejsie. Tam przynajmniej są informacje na temat streamów regularnie, ponieważ tutaj na Twitchu zapominam czasami umieszczać. Czasami, no ostatnio była 24 marca chyba umieszczona informacja. Kiedy w polskiej wersji DT zmieni tę paskudną nazwę Stręt na Abominację? Wiesz co, nie wiem, nie wiem. Pieniądze też są dobre. Nie, ale ja nie nie chcę powiedzieć, że nie potrzebuję. W ogóle Redixon, dziękuję za ten. Ja nie chcę powiedzieć, że nie potrzebuję pieniędzy. No bo każdy potrzebuje pieniędzy, szczególnie teraz jak kupuję mieszkanie sobie już własne, osobiste, prywatne. Ale... Po to mam pracę,
5, czasami 6 dni w tygodniu, żeby już mieć zapewniony jakiś tam byt podstawowy, tak? I co, że zarobię na tym Twitchu, nie wiem, to 80-100 zł miesięcznie, to coś mi zmieni. Nie będę z siebie robił pajaca, który będzie zaganiał, tylko no, dawajcie, cheerujemy, tak, dajecie donaty, coś tam, daje subskrypcje. Takie dla mnie... Znaczy, chodzi mi tylko i wyłącznie o takie, no jeśli ktoś lubi to robić, no to bardzo proszę, ale ja nie przepadam za takim taką nagonką na to. Zostawcie follow, łapkę w górę, jakieś tego typu rzeczy zawsze na YouTubie. No wiadomo, że to są ludzie, to są sytuacje, w których ludzie z tego żyją, tak? No ja z tego nie żyję i no i tak jak mówiłem, między 10 dobra, że nie jest stresu, między 2 szybkości, no na robot, proszę, zarabę, dobra, tego nie będę używał. W ogóle rozpędziłem się strasznie z tym pieniędzmi, jestem tak głupio teraz. W sensie jest tutaj, z wirtualną walutą, nie z moim wykładem. Konsumpcja prowiantu, uzyskanego leczenia. Też nie głupi ten artefakt. Dobra, to jest pospolite, zaraz nam wpadnie pewnie. I to też. Dobra, mamy 6 kafli. Mamy jakieś tam minimalne zaplecze finansowe, ale... Zdejmijcie błyskotki jeszcze z siebie. Połóżcie klasami je. I dobierzmy coś i wyrusz na wyprawę na bossa. Oj! Zobaczcie, co się zaczyna pojawiać. Ale jaja. Ale już wchodzimy w poważny etap gry. Powoli. Za chwilę ten cholerny ptak będzie tu przylatywał. Dobra. To. Proszę nas na ogłuszenie, bardzo proszę. Okej, co tobie dawałem? To wydałem ten pierścień zawsze cnoty. Kapłance. Nie mam jakichś fajnych artefaktów dla kapłanki, tak patrzę. Szybkość, ona ma bardzo dobrą szybkość. Podbijaną. Nie mogę już jej sztucznie jej obniżać. Będziemy mieli szybką kapłankę. Chociaż nie, dobra, jak ona ma dobrą szybkość naturalną, to zostawimy jeden slot na... ewentualnie na jakiś artefakt, który by nam wpadł tam. Tobie możemy dać szybkość. Maksymalne punkty żywotności. Nieźle. Uzyskanego leczenia. Będzie wolniej leczony. Minus 100% konsumpcji prowiantu. Dobra. No i tutaj wrzucimy sobie... Już nie będziemy obniżali też kolejnego leczenia. Czy leczenia kolejnej osobie. Przepraszam, uderzyłem się w mikrofon. Okej. Okay. I tak jesteś wolny. Jakbym ci podbił wytrzymałość. Chociaż nie, dobra, tutaj też zostawimy slot ewentualnie na to, żeby pierścień przechodził z rąk do rąk i tak dalej. Starczy. A w ogóle możecie słyszeć telewizor, bo ja zapomniałem go wyciszyć, przepraszam. Dobra, mamy to wszystko. Jedziemy zapasy. Nadrobię czat, chwilę czatu. Krap, ja nie wysłałem przelew, a nie napisałem tyle przelew. Brawo, brawo cynamonowy. Ale nie może być zakładnikiem, nie można być zakładnikiem, więc... No właśnie, to tak... A z Celestia prowadziła na ten temat już kilka razy rozmowę i... Ona chyba zna najlepiej moje zdanie na ten temat. Czasami na fejsie są memy zamiast informacji, tak? No z cynamonowym mamy... Tak naprawdę nasza konwersacja to jest jeden wielki skład memów, jeśli chodzi... Zaczyna temat Skyrima. Kocham te memy ze Skyrima, po prostu je kocham. A przecież donate... No właśnie dlatego... Ja mam dokładnie takie podejście. Mam na myśli zarabianie bez robienia z siebie pajaca. Moim zdaniem dobrze by było zarabiać na graniu, choć tyle by zwracało koszty inne internet. Siemanka Piotr, witam serdecznie. Dobra, Rychup, to naprawdę Rychup.pl. A Rychup.pl chyba będzie tak najlepiej. Brakuje C chyba przez H, przed H, ale ten. Rozumiem, o czym mówisz, tylko że to apetyt rośnie w miarę jedzenia. Gdybym zobaczył, że zaczynam zarabiać na tym, mogłoby mi wejść do głowy to, że hej, jeśli udało mi się zrobić 100, to czemu nie 200? Jeśli 200, to czemu nie 5? I tak w kółko, i tak w kółko, aż w końcu mogłoby to niebezpiecznie powędrować ku...
Ku temu po prostu, żebym cisnął jak najbardziej, żeby właśnie dla kasy, a myślę, że najważniejsze na moim kanale, podczas moich transmisji chcę, żeby było to, aby ludzie się tutaj czuli dobrze, nie czuli się zmuszani do niczego. Chcesz, siedzisz, rozmawiasz z nami, piszesz. Wystarczy rychu, okej. Jeśli jest ci fajnie, zostajesz, po prostu. Nie ma żadnych obowiązków, niczego takiego i tak dalej. Jeśli nie, idziesz w świat sobie dalej. No, jestem jednym z miliarda praktycznie streamerów na Twitchu i co? I masz wybór w tej sytuacji zawsze, kurwa, to jest strasznie. I masz wybór zawsze w sytuacji, tak, czy możesz iść, czy nie. No, ja też, tak jak mówi tutaj Redrickson, ja się nie czuję w żaden sposób przez to też zobowiązany. Nie czuję się zobowiązany przez to, że właśnie jakby ktoś mi zapłacił pieniądze, zasubskrybował mnie, to czułbym się zobowiązany, żeby streamować dla tej osoby. A na przykład jeśli mi by się znudził Twitch i ja już bym nie chciał tego robić, to w tym momencie mogę odejść w każdym momencie, dowolnie. Mogę nawet teraz przerwać transmisję, cyk, i po prostu sobie wyjść i skończyć to. I nikt nie będzie czuł się oszukany, że ej, kurczę, zapłaciłem, tak, dałem ci pieniądze, no to oczekuję ciebie, że chyba jednak trochę pogląda tych twoich transmisji w tygodniu. Ja też czasami potrafię streamować... O kur... A, to też, Rychu, dla ciebie informacja. Nie to, że coś zrobiłeś czy coś, ale na czacie staramy się nie przeklinać. Ja ostatnio sobie zacząłem folgować, bo już mam za duże ciśnienie w życiu. Jak to nie miliarda? Na pewno. Ja zebrałem kasę na kamerkę. No, jeżeli miałbym grać w Unity, to streamowałem tylko na upgrade kompa. Nie, no to też jest jakiś pomysł. Znaczy, ja wymyśliłem tak, że jeśli kiedyś jakimś magicznym cudem... Dobra, idźmy. Może ja będę mówił w trakcie. Tylko nie wiem, gdzie mam iść. Gdzie jest Telur, żeby mi powiedzieć? Mamy iść na wprost czy w dół? Zdecydujcie. Ja wymyśliłem sobie tak, że jeśli jakimś cudem kiedyś zdarzyłaby się jakaś magiczna sytuacja, że zacząłbym na tym zarabiać na Twitchu, to u mnie od razu pojawiłaby się adnotacja i pieniądze szłyby na schronisko dla zwierząt. Całkowicie, wszystko. Już nawet na upgrade kompa znowu stać mnie jako osobę. Tak, z pracy, którą wykonuję dla City. A widzę, zaczynamy z grubej rury. No, żarty. Do szybkości unik. Znaczy minusy. Super. Tak patrzę. Na paluchu? Na paluchu jest chyba jeden z najpopularniejszych w Warszawie i jest takich rozpoznawalnych w Polsce, ale... Siemka, placebo. Ale nie. Coś się tu dzieje, spróbuję nadrobić czas. Na wprost. Na wprost, okej. Ale pewnie znalazłem jakieś inne schronisko, dużo bardziej potrzebujące niż na paluchu. To na paluchu jest tak medialne, że nie powiem, że im się przelewa, tak? Bo żadnemu schronisku się nie będzie przelewało nigdy prawdopodobnie. Dopóki nie będzie miał prywatnego sponsora, nie będzie to prywatne schronisko. W ogóle też miałem kiedyś taką, nie powiem, że fantazję, ale chęć po prostu... Gdybym zarabiał na przykład pieniądze, nie wiem, no, w rzędu sportowców czołowych, tak, czy coś takiego, żeby... Czekaj, muszę skoncentrować na tym, co chcę zrobić. Dobra. Żeby założyć swoje własne osobiste schronisko, tak, i pomagać zwierzętom, czy jakiś punkt właśnie ochrony zwierząt, nie wiem, w dziko żyjących, coś takiego, nie? 5, dobra. To się udało. To chyba zrobisz schronisko imienia Wódeczka. No, mniej więcej, aczkolwiek to będzie źle. Od subów jest 10%, jak pamiętam. Ale od czego co? Od donatów też jest podatek. A, w sensie podatki. No. No, ale to akurat z podatkami, no, nie mam problemu. Poza tym, że teraz, no, nie rozliczyłem się w pracy na czas i straciłem wszystkie benefity możliwe, jeśli chodzi o dofinansowanie, więc muszę zrezygnować z kilku rzeczy, bo drugą pensję będą mi zabierali.
Okej. No nie, no jaki unik? Panie Darku. Dobra, czy są tu jeszcze inni? Są, ja się podleczę. Podleczymy się wszyscy nawzajem i dopiero go zabijemy. Ktoś jeszcze był ranny? Nie. No, a jak to? Przecież ja myślałem, że on już się nie... Kurwa. Co ja robię? Dobra, nie było tematu, to było strasznie żałosne. Powiedz to pani Ani Elna, który podobno hejt w sieci poleciał, bo kupiła psa zamiast brać ze skrońska. Jakie ludzie mają problem w necie? A nie wiem, kim jest Ania L. Nie mam pojęcia. Jak myślicie, ile zarabia miesięcznie na Twitchu ten ziomek ninja, streamuje Fortnite i ma codziennie 100-125 ludzi? No. Wiem, Rychu, że się u niektórych wyświetla, a ja mam, no, ja mam tak wąską, no, na tyle wąskie grono widzów, że wszyscy znają tak jakby zasady panujące u mnie i nie miałem z tym nigdy problemu. No i się zaczęło. Wow. Dobrze, pójdźmy tędy w takim razie. A wprost to było mówione. Even the cold stone seems bent on preventing passage. Cyk. Wiem, ile wódeczka zarabia na Twitchu. Ten gość naprawdę dużo zarabia, bo jeszcze podobno Epic Games płaci. A, Lewandowska. A. Ale to wiesz, też co ludziom do tego, no. Jakby, jak widzisz, jak kupiła sobie psa, to wszyscy narzekają, że o, w ogóle ten kupuje psa zamiast brać ze schroniska, w ogóle nie dba o to i tak dalej. Jakby wzięła psa ze schroniska, to wzięła psa ze schroniska na pokaz, w ogóle co ona wyprawia, myślę, że ktoś się na to nabierze, że ona ma to dobre serce. No i to jest tak w dwie strony leci. Nie, w ogóle nie dogodzisz ludziom, nie trafisz za nimi. Zawiść ludzka zawsze będzie panowała. To, że ona teraz jest popularna, promowana bardzo mocno, no również przez swojego męża, nie oszukujmy się. Ona tak naprawdę, nie ujmując jej żadnych dokonań sportowych i tak dalej, jest nikim. To raczej jedzie na sławie męża i popularności obecnie. Nie, dotykaj tego. Co? Ale ty masz kleptomanię? Nie. No i wpisuj, wylądował. Dobra, to raczej nie będzie trucizn. A zobaczcie, nie mam jeszcze slotu na pieniądze żadnego. Lipa. Muszę bandaże wyrzucić pewnie. Udało się i zszedł stres. Dobra, ja sobie wrócę po to później, jak obejdę to miejsce do końca. Zobaczę, gdzie jest przeciwnik. No to piszesz, że ludzie mają problemy i hejt robią, to głupota. No, tak to weź w swojej listy życzeń na... Siemka, Adam. Ja nie wiem, ile zarabia wódeczka, ale jeszcze pracuję u mnie w firmie, więc chyba tak różowa nie jest. Nie no, ale nie jest jeszcze najgorzej. Czy bandaże są potrzebne w ruinach? Są potwory tutaj, które zadają krwawienie. Po prostu takie z tymi, powiedzmy, szponami Wolverina. Nie pamiętam, jak oni się nazywają. Pokażę ci ich przy najbliższej okazji. Oni, wiem, że zadają krwawienie poza tym, jak wejdzie. Poza tym, jak wejdzie krytyk, to potrafią naprawdę zadać szalone, na przykład, nie wiem, 6 na... Oj. No właśnie, tego się bałem, że to się może wydarzyć. Okej. Zrobimy to w ten sposób. I on zaraz się znajdzie na drugiej pozycji. Zagapiłem się z pochodnią.
I na takiej podstawie biorę te bandaże. Zawsze jak nie brałem bandaży, to dostawałem ogromne hity z krwawienia. Jak biorę bandaże, to praktycznie nigdy tego krwawienia nie dostaję. W sumie mogę sobie darować, bo badaczka zarazy ma właśnie też umiejętność, która pozwala zatamować krwawienie, więc w sumie te bandaże za chwilę też wyrzucę. No właśnie, tutaj jest ta umiejętność. Masz na myśli okultystów? Nie, chociaż może tak, chociaż może oni się nazywają okultyści. Może tak być, że masz rację. Nie pamiętam niestety wszystkich nazw potworów tutaj. Bardziej wzrokowo ogarniam, wiem co... co. O właśnie. I jedziemy. Dobra, bez przypału. Jakby tutaj dojechał. No, 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 no. So close. Okej, tego nie dotykam, tego też nie dotykam. To będzie walka jeszcze jedna. O nie, stresogenne istoty. Mnie dopadły. A, ty musisz na pierwszą pozycję wrócić w ogóle. Tu masz wtedy bonusy. No, zaczęło się. W ogóle jaką nie mają szybkość wszyscy. Straszne. W ogóle mogłem mi obniżyć szybkość. Nie, na dzień dobry. Tak powinienem był to zrobić. Okej, okay, i teraz muszę zacząć się leczyć też od następnego ruchu, bo pójdę nagle przez całą wyprawę, było dobrze, a dojdę do bossa i będzie lipa. Jeszcze podlecz swojemu. Okej, okay, mamy ekipę. O, dobra, ty zginiesz. Przyspieszyłbym 5, 9, 3. Nasza kapłanka jest w miarę szybka. Kapłankę przyspieszymy, może się ruszy wtedy przed nim. Jego damy radę wtedy właśnie. Kurczę, dobra. I cały... O! O, to jest interesujące. Dobra, nadrabiam czat. O, Telur, siema. Hej, wywołany myślami. No, ale te myśli to już były dawno, dawno temu. Czy nie wypełniłem tych formularzy, Loiken? Nie jestem towarzyszem Twitcha, bo nie chciało mi się rozliczać w tym roku podatkowym z tego. Być może to zrobię teraz. W ciągu najbliższych kilku tygodni. Więc bardzo oględnie. Dobra, obiekt, to nie będą skarby. Mogę w sumie wyrzucić klucz już. Dobra, jak najwięcej do zwiadu. I teraz, żeby ten zwiad wszedł i żeby tutaj był ten boss. No to będzie mi niespodziankę najwyżej. Tego też nie dotykam na razie. O, właśnie o nich mówiłem. Tak, gladiator okultystów. Okultyści, no. Dokładnie ich miałem na myśli. Kurczę. Rychu. Ogłuszmy. Jeszcze jednego. Muszę ich zamienić. Muszę o tym pamiętać. Dobra. Dobrze, bardzo dobrze poszło. Właśnie wątpię, żeby dawali najdroższe tytuły. No ja też wątpię, żeby rozdawali najdroższe tytuły na ten temat. Jeśli mówimy cały czas mówimy chyba o Twitchu. Znaczy o Gogu, przepraszam. Dobra, mamy go z głowy. Tutaj stresu nam troszeczkę zaraz bije. Niestety.
Okej, super poszło. No nie, 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 nie. Dobra, ile tutaj mamy? Rozbijemy ognisko, plus podbijemy sobie pochodnie na maksa. Mogę wyrzucić dwie pochodnie. Dobra, jak myślicie, będzie boss czy nie będzie bossa? Jeszcze miałem ich zamienić ze sobą. To dobra, zobaczymy. Mamy bossa. Nie pamiętam, co on robi, a czego nie robi. Aha, okej. Jakieś ogłuszenie nie ma. Za 19, nice. Nice. Przyspieszmy naszą kapłankę jeszcze bardziej, żeby się ruszała przed nekromantą. Kurczę, myślałem, że dwóch uda mi się zdjąć. Obniżmy im szybkość. Do uniku, do szybkości. Do 17. Bardzo dobrze. Przyspieszmy jeszcze. Chyba zbrojny miał, tak, piątkę. To do 7 go wyrzucimy, będzie się ruszał jeszcze szybciej. Do 22. No i teraz w drugą stronę. Zobaczmy, co on jeszcze potrafi. A! 6 stóp pod ziemią. Nie pamiętam, czy to on na mnie zawalał TT, czy... sufity, czy nie. Szpony śmierci, okej. Dobra, wyciąga sobie następnego. Okej, mocniejszego tym razem. Żeby tutaj zaraz się krzywda nie stała mojej badaczce zarazy, bo... będzie mi bardzo przykro, jakby ona zeszła. 35 krytyk, zostało 18. Przyspieszmy jeszcze jego. Może się uda teraz ruszyć. I po bosie. I to było... nie, to prorok. A czy nie jest lepiej buffować strędowatego na damage? Ale on ma wybite, znaczy... oni na razie mają tak wysokie... oj, źle zrobiłem, już powinien się leczyć. Oni mają tak wysokie współczynniki obecnie indywidualnie, że sobie poradzą z tym zagadnieniem. Twitcher Mtraczyk. Ej, co to za reklamy? A dobra, to jest Twitter, a nie Twitch. Okej, okay, to może być. Okej, okay. No jest... obrażenie pochodnia poniżej, plus 10 do obrażeń od stresu. Dobra, wezmę to, sprzedam. Nigdy w życiu tego nie będę używał, bo nie mam pochodni tak nisko. No i ten schemat by się przydało wziąć. Tutaj czeka jeszcze trochę rzeczy. Muszę wrzucić łopaty w ogóle. No, wrzucę łopaty. I rozbiję chyba obóz zaraz. To mam już jedno w bazie. Znaczy w bazie, w osadzie. No to fajnie, dzięki. Dzięki za przygodę. Tutaj mamy jeszcze... ale to były książki same chyba. O nie. O nie, już widzę, co tu się wydarzy. Okej, tego nie dotykałem w końcu. Ty. Grzebni. Jej! Kultysta. Rzadki, to jest za 1500. T2. Ja no, mam wszystko więcej warte niż ten. Dobra. Fajnie było. Kurwa, jeszcze jaka ekipa tu się trafiła. Tak, rozbijamy obóz za chwilę, zdejmujemy z nich stres, bo nas pozabijają. Nas zjedzą. Dobra, ja odpalam kanapkę kolejną. Sorry, ale muszę zjeść. Więc znowu odsuwam mikrofon. A, jak to ten To The Moon ci pasuje? Hmm?
Już wiem, o co ci chodziło. Rychu, już ci mówię, dlaczego to robiłem. Nie buffowałem damage trendowatego, ponieważ bardziej zależało mi na szybkości, na tym, żeby dwójka moich bohaterów, którzy mogli ruszyć się przed prorokiem, ruszyła się przed nim po prostu. I żeby w ten sposób, żeby w ten sposób wyprzedzić ruchy proroka i mieć możliwość uprzedzenia go. Jak zadanie mu większych obrażeń, bo to, czym by zadał 30% obrażeń więcej czy nie, i tak jak widzisz mam bossy do obrażeń w tej misji. Więc ogólnie idzie mi całkiem, znaczy całkiem spoko, bo zrobiłem telur, to o czym rozmawialiśmy wcześniej, nie? Miałem misję, która pozwoli mi się przygotować i się przygotowałem. Więc chwal mnie. This expedition at least promises success. Kurwa. Dobra, trudno. Huddled together. Furtive and vulnerable. Cztery pożywienia tylko? Dlaczego tak mało? Został jeden. Usunąć chorobę. No. Dobra, niech będzie. Czy wszyscy znajdziecie? A też dlatego tak OP ci na tej misji idzie. Ej, idzie mi OP na tej misji, ponieważ jestem dobry. Więc bardzo proszę mi tutaj ten... 21 stream u ciebie, Loiken, dzisiaj. Mam szansę nawet być w domu. Czy wszyscy są na diecie? Dobra, tego miałem nie dotykać. Tego też nie. Wrócimy sobie jeszcze tutaj, przejdziemy, nie? Po tych salach. Już mamy zwolnione sloty na... trochę nowych rzeczy, to można coś przetargać do osady. Szczególnie, że tam nam się nie przelewa, jeśli chodzi o pieniądze. Pułapka, zapamiętać. To była waza znowu. Weź na grzebni. Pamiątki. Okej. Okay. Okej, udało się, na szczęście. Żadnych diet, racjonalne odżywanie. Toż to pochwała, panie, była, aż dokładnie. No to dzięki, dzięki. Tradycja się kończy, wodeczka. No, widzisz. Ja teraz będę miał więcej czasu, ogólnie, życiowo. W ogóle zobaczcie, znowu zjedli dwa. Tylko po... Dziwnie, dziwnie to było. Ale to oznacza tylko tyle, że mogę spokojnie wyrzucić w cholerę jeden slot jedzenia. Jeśli oni będą tyle zjadali. Co, kurczę. Odporność na stres, minus do konsumpcji. Tu nic nie ma, najnormalnie. Dobra, ten też je normalnie. Dziwnie, dziwnie to wygląda. Kurczę, sobie mogę najpierw znaleźć OK. Co to robiło? Już nie pamiętam. Oni mają za fajne te cechy, żeby ich
naruszać w jakikolwiek sposób. Dobra, ty. Dotknij tego. Okej, okay, kolejny głód. Za chwilę już nie będę musiał wyrzucać, sam się wyrzuci. Kurwa macie, no nie wierzę w to po prostu. Nie wierzę w to, co się dzieje. To jest kolejna misja, na której stwierdziłem, że a, pójdę jeszcze coś zobaczyć. Brawo, Aleksander. Mam nadzieję, że czujesz się z siebie dumny. Pierdziele. Nawet nie wiem, co mam powiedzieć. Nawet po prostu nawet nie chcę. Siemka, Ania. O. Pro rozrabiaka 2. Poza tym, kurwa, mam stwierdzenie, że dam ci suba, jeśli nie da. Dzięki. No nie da. Nie ma suba. Ale staraj się też nie przeklinać na czacie. Ja mam specjalną dyspensę daną przez samego siebie. Do tego, że ten, że może mi się czasami wymknąć, ale staram się, powiedzmy, nie wrzucać tego trendu na czat. To tak... Ten pojazd lubi się negliżować, no. A w ogóle koleżanka mi opowiadała ostatnio właśnie, że ten, gdzie że ekshibicjonista ostatnio stał u niej pod balkonem, się obnażał, rozchylał ten płaszcz czy coś. A w ogóle, ej, ja ją zabiłem. Znowu ją przywołał. W ogóle ten gardy na niego założył. Co tu się dzieje? Jakieś takie dramaty się tu rozgrywają. The match is struck. A blazing star is born. No, muszę im znowu szybko się obniżyć. No chodź. Na trzeciej pozycji przynajmniej ten go sięgnie. No jak za 10 będzie dostawał. Uła! Uła! No jak? Nie ma takiego odnawiania sobie życia. O nie. Serio? A no tak, bo to będzie zajmował z niego... Kurde. No i zaraz będzie pokaz kolekcji i nara i znowu wraca na ostatnią pozycję. Przywołanie kolekcji. Dwóch oprychów i kapłanka. Dobra, tak na wszelki wypadek, co by tutaj nie wpadł, to zaraz ktoś na głupi pomysł. Oczywiście na dwóch HP-kach został. Zdaje mi z siebie to krwawienie przynajmniej. 5 ze sobą na rundę. Odrobię trochę czatu, może jeszcze z dodatkiem. Jej, czołem. A wiecie w co zaczynam grać? W Diablo 2. O masz. Jak powiem, że łatwiej coś grać na kartach, bo to druga gra tak naprawdę trudna. What? Dodatkiem? Nice. Może jeszcze z dodatkiem. A co pro... BTW nazwiesz okultystę? Nie nazywam na tym. To jest... Już miałem dwa save'y na tym, że nazywałem imionami ludzi postaci i się skończyło, bo nie skończyło to się dobrze. Dwa save'y czy jeden mieliśmy? Nie pamiętam już. Dobra, bo to przestaje być w tym momencie zabawne.
On zaraz znowu sobie zrobi wyssanie życia i się skończy. Chodź tutaj. Dajmy mu do obrażeń. Niech klepie teraz. Może przynajmniej zjedzie na te... O, 30. To już jesteśmy bliżej. No, chyba cię... Kurwa. No. O jest. To będzie zabawa. Będziemy się tak bujali. A po nim jeszcze zostanie ten duży kamyk prawdopodobnie. No, jaka odporność. Dobra, za 7. Jesteś krwawiący? Nie! To urwanie głowy to jest też straszny atak. W sensie na miękkie postaci bez ochrony. Dobra. No luźno, im akurat stres ma. No i co ci się stało? Do obrażeń, do celności. Nożesz. Tak, dobra, weszło, to ona zejdzie. Za 12, okej. Okej, okej, jest nieźle. I teraz jakby... A, już się nie ruszysz. Dobra, jesteśmy bliżej niż dalej, trzeba tylko uleczyć badaczkę zarazy. Moim fartem ani raz bym nie umarł. Ja w ogóle, gdzie powinien być przycisk Saba. No sorry, nie, rozmawialiśmy o tym wcześniej, że ten, że... Spóźniłem się jakieś, nie wiem, ze 20 minut na tę rozmowę, że u mnie nie ma z tego... Nie ma subskrypcji. Możesz ewentualnie, jeśli podoba ci się kanał, jeśli podoba ci się atmosfera, możesz dać followa, zapraszam do grupy na fejsie, gdzie są wszystkie informacje na temat streamów, tutaj bardzo rzadko się ogłaszam. Jeśli masz jakieś pytania, kieruję śmiało do czatu, wszyscy są tutaj mega, mega pozytywni, mega... mega pomocni i powinieneś czuć się tutaj wśród nas dobrze. O ile oczywiście będziesz przestrzegał, to dostosował się, powiedzmy, zachowanie do panujących tutaj u nas reguł, których staramy się wszyscy przestrzegać. Tak! Jezu, niego tylko nic nie leczy. No chyba... Kurczę blade, no. Dobra, czymś go trzeba to spacyfikować. Do następnej rundy... Bo nie mają kapłanki w swoim teamie, nie? Ale tam sięgnie 6, 2... Dobra. Ryzyk. I on w tym momencie zejdzie w następnej turze. I zajmijmy się już zdejmowaniem po kolei kolejnych... resztę... No, mieliście się spowolnić. To i tak zaraz umrzesz. Ty już się skup na sobie. Poza Wolkowem, którego nie ma. Już dałem follow-up. Serio? To nie wyświetliło mi się. To coś mi się w takim razie z powiadomieniami stało. O, powiadomienie akurat... powinno być. Nie mam. Znaczy mam... Nie wiem, czy mam tą umiejętność na sobie. Powinienem mi się gdzieś dostępną. Sorry, nie obudziłem się jeszcze. Ale co Wolkow robi? Kolekcjoner trudniejszy od nekromanty. No, bardziej upierdliwy z tymi swoimi umiejętnościami. Co Wolkow robi? W sensie... Lojken. Czy będzie bitwa? Bitwa w sali... Ja nie chcę. Nie, już nie ma co kusić losu. Udało nam się wywalczyć, udało nam się pokonać kolekcjonera, udało nam się zebrać trochę kasy, nie zginąć, a już tutaj ta nasza badaczka teraz była w słabej kondycji. W takim razie ja nie dostałem powiadomienia. Przepraszam, z pełnymi ustami. Dźwiękowego, nie wiem.
Piąty poziom. Zaczyna się. Ale jeśli tak, to dziękuję ci w takim razie, prorozrabiaka, za dołączenie do naszej... Hosta? Tak to się mnie hostuje też? Dobra, stop, na razie. A, okej, ty mnie hostujesz i mnie śledzisz, okej. Teraz widzę na Streamlabsie, że mi się to wyświetla. Na telefonie, na czacie jest ten, jest lipa. Dobra. Jak widzicie, mamy tutaj... Pierwsze zakończone. Jakby, która jest godzina? 12:50. Półtorej godziny. No to wygląda mi na jeszcze jedną ewentualnie wyprawę. W ogóle krótkich wypraw teraz się zrobiło. W Kniei nas chyba... Nie, byliśmy w Kniei, bo tu walczyliśmy... Nie. Byliśmy na dwóch wyprawach w ruinach. Nie. Jest coś ciekawego, świeże powietrze w tunelach. Pójdziemy sobie na krótką, łatwą wyprawę. Jeszcze nie. No pewnie, że tak. Podrzucałem ich. Bardzo proszę mi to postroje. O Jezu. Ty się nie wyleczyłeś w końcu? Idź. Wow. Strong drink, a game of chance and companionship. The rush of life. Idź, pograj. Co? Okej. Teraz tak, poziomy mi się ustawcie. Odwrotnie. Pójdziemy tu. Pójdziemy z antykwariuszką, żeby troszeczkę kasy też znowu wyciadować. Flagelanta sobie weźmiemy. Weźmiemy sobie... Ciebie bym wziął, ale to... Weźmiemy sobie oprycha, bo dawno nie było z nami oprycha. I weźmiemy sobie... Zbrojnego. Tak? Tak. Szybkość. Tutaj nie będziemy otrzymywali leczenia, więc możemy to wziąć. Znaczy będziemy otrzymywali tak, ale... Cios śmierci. Tutaj ten. Do walki, obrażenia do walki dystansowej. Tak będziemy walczyli. O, to miałem sprzedać, bo tego nie będę używał. Kolejne pieniążki. Szanse na ogłuszenie to nie. Do obrażenia stresu. O, teraz zrobimy ten slot wolny. I tobie damy... żeby tobie nic się tam nie stało. Ale jeszcze w tak zwanym międzyczasie ja bym wysłał ludzi do... na leczenie. Tych dwóch chorób powinien się pozbyć. I utrwaliłbym jakiś pozytywny nawyk komuś. Bo pozbył się jakiegoś negatywnego. Na przykład ona jest... to jest bardzo fajne. I tylko nie wiem, ile będzie mi piąto... Zatrzymanie 8000. No dobra, ale to pójdziemy w nią. Pójdziemy w nią w takim razie, to może coś takiego jeden z naszych bohaterów... Lismas, bo ty będziesz z nami na pewno walczył. Refleks będzie poprawił? Tylko za ile? 6000.
Znowu nie będę miał pieniędzy. Dobra, nie będzie. W sumie to śmieszne. Nigdy nie miałem kasy. W tej grze. Będę sprzedawał kolejne błyskotki. Tylko nie wiem, które. Nie no, nie będę... Nie będę obrażając stresu sobie przyjmował. To jest zabójstwo. Tak, i to. I idźmy. Idźmy, wyruszajmy. Celem tej wyprawy jest zarobienie jak największej ilości pieniążków. Idziemy do Kniei, do Norowiska. Dobra. Jedzenie, to, cyk. Idziemy. Wódeczka, jest różny. Narakiem. Znowu nie będę miał pieniędzy. A kiedy miałeś? Ej, zaczynając ten stream, miałem 31 tysięcy. Broken Sword był zaje fajny. Dobra, w ogóle jak wy tutaj się rozgadaliście dzisiaj? W ogóle ile widzów jest? Ja w ogóle witam wszystkich. Jest niedziela, piękny dzień. Idźcie na dwór, ludzie. Nie siedźcie przed kompem. Nie powtarzajcie moich błędów. Przynajmniej w Warszawie jest pięknie. Nie wiem, jak w innych częściach Polski. Dewitt, Jezu, ile to jest rzeczy. Czuję się nie fair, bo nawet bisów ci nie mogę wysłać. No przykro mi, proszę zrobiaka. Może to będzie, może się to pojawi, ale mówię, mieliśmy wieje na dworze. Jeden spacer o 13. Na dwór? Jak to Telur, ale jak to gdzie? Jak to z dala od kompa? W ogóle zobaczcie, jak słodko wygląda ta mapa teraz. Jaka jest malutka. No, dziękuję. Na dwór, a jak się, ale w sensie, że co, że tak się mówi, że iść na dwór, czy co, czy jak? Ja tam nie siedzę przed kompem, tylko przed telewizorem. Ze stary jestem, mnie już dopada wampiryzm. Około 14 wychodzę, ale w odwiedziny. Dopiero zauważę, że ma widzów. No, dlatego jestem skupiony na grze i na rozmowie z wami. Tam był kocze cały czas pod nosem sobie coś, tak, ale... Krwawienie... Dobra. Jeszcze Jezu, jaki to będzie... No i super. No i wchodzimy. Lordzik 2, 4, 6, 7, witam serdecznie. Też chyba pierwszy raz u mnie. Mam zakwasy po wczorajszej grze w piłce. No... Współczuję. Współczuję, ja jutro dopiero mam trening po pracy, więc... Więc teraz sobie zrobiłem w ogóle weekend całkowicie wolny. Świetnie. Dobra, że nie mogliśmy w sumie dać komuś z pierwszej linii. Słodka jest ta mapa, taka malutka. I nie jakaś duża, a zaraz coś powiem, tu wyskoczy jakiś kolekcjoner czy coś i się skończy. I znowu będzie walka. Lordzik, pierwszy raz u mnie jesteś, czy... Czekaj, ściągnął mnie tutaj, tu wszystko przesunęło nowy widz. A, widzisz, okej, dobra, już doczytałem. A ja cię chyba kojarzę ze streamów od cynamonowego, z rysowania. Ja też się za bardzo nie udzielam zazwyczaj, jak oglądam u kogoś, bo... Bardzo często jest tak, że sobie po prostu gram i stream mi leci gdzieś z boku, tak jak mecze. To ogólnie jak jest Premier League albo nasza rodzima Ekstraklasa, rodzima Bundesliga. To właśnie często mam włączone. No i za dwa takie krwawienie. Dobra, za cztery nawet skoczyło. Super. Nie mam tego. Nie mam tej umiejętności włączonej. To chciałem ją mieć. Czemu? Chociaż nie, bo ja mam bossy do obrażeń z... Powinienem mu też dać... A nie mam bandaży, dobra. Nie było tematu.
kurczę. Nie tak to powinno wyglądać. Dokien, co to za follow? Chyba Polish Liga. Nie no, rodzima Bundesliga. A coś masz dla nowych? Dobre słowo. Dobre słowo. Niestety nikt mi nie sponsoruje, ja też nie jestem w stanie sponsorować. Aczkolwiek zastanawiam się nad giveawayem, bo mam kilka kodów, które mi zalegają z Humble Monthly. Jeszcze ze stycznia chyba nawet. Jakieś Sleeping Dogs Tomb Raidera chyba mam tam gdzieś. Jeśli się nie mylę. Nie wiem, w trucho uderzyć, żeby przesunąć. A, dobra. Na jedno wyszło. Dwa to... Za dwa to by... Okej, okay, to on sobie umrze. Weź się uspokój. Dobra, co się z tym robiło? Łopatą? To nie działało. Łopatą? Czy wodą się... Nie, wodą się ona też nie działa. Dobra, dotknij po prostu. Okej, okay, dobra. Udało się. Wracajmy. Cebula, cebula, cebula. Ilu tu znajomych ma moda? No, taki kanał. Za zombiekami, bo to The Walking Dead ma wyjść. Strzeż się. Ja też mam zasoby Gneta, bo też bym coś postreamował. Wiesz co, ale to... Ja też mam po prostu słabego neta. Naprawdę... To jest bardzo słaby net u mnie. A dźwiga to wszystko. The Walking... Właśnie, ja też mam The Walking Dead. Teraz jak będę się tylko wyprowadzał na swoje, to tam sobie jak... Jak włączę sobie światłowód Orange, to po prostu... Jak rakietę odpalę z tym netem, nie będzie zmiłuj. Będę streamował codziennie chyba. I nie, autentycznie jest, ta wyprawa jest tak słodka i krótka. Jeszcze będziemy mieli przynajmniej jedną bitwę. Przy odrobinie szczęścia będzie to sala z... Jeszcze jedzenie mi doszło. Jakieś pochodnia. Wow. Fajny ten oprych w sumie. Tak. Wjeżdża na pełnej. Nie patyczkuje się. Idźmy. Podbijam pytanie Celestia. A kiedy parapetówka? Jak... jak w ogóle się spotkam, żeby zobaczyć, co to za mieszkanie. I dostanę zdolność kredytową. I ogarnę tysiąc innych rzeczy. Na razie to znalazłem mieszkanie w necie. Znaczy trzy mieszkania, które chcę obejrzeć i kupić. Znaczy, nie trzy, nie wszystkie trzy tak, ale... Ale jedno z nich. Nie mogłem na tego rzucić. Bez sensu. Pierwszy stream mogę zrobić z parapetówki, jak, nie wiem, zrobię relację na fejsie albo coś. A no, jeszcze jak zostaną mi jeszcze jakieś fundusze po kupnie mieszkania, w remontowaniu, go ogarnięciu i tak dalej, to pójdzie na PlayStation prawdopodobnie. I będą streamy z God of War'a, z The Last of Us, z Horizon'a. Spoko, wtedy jak się rozkręcę. Bo komputery póki co, jak będą takie ceny po zespołów, jak są teraz, nawet nie... Nawet nie chce mi się myśleć po prostu, jak to będę... Ile bym musiał teraz wydać na to, żeby kompa poprawić, chociaż o jeden po zespół. Chore ilości. No dawaj, zachoruj. No i super, ciebie zaraz nie będzie.
Ciebie też. Jeszcze ty. Co? No i super. No i... Ja mogę go tylko odstrzelić, tego świniaka. A reszta sobie już poumiera. Z kamerką? PS4 Pro? No. Widzę, że nie tylko ja w tym roku odbieram się na wyjście na swoje własne cztery kąty. A to będzie wodeczko i... Wodeczko Wikon? O kurde. Dobra. Za trudno, za trudno. Zależy na co miałby ochotę, bo gier to mam w pytkę i wiele niestety leżą na kupce wstydu jako wodeczka. No, u mnie kupka wstydu jest na Facebooku pokazana bardzo jasno. Co... A jeszcze doszły do niej nowe tytuły przecież. Shadow of War? Shadow of War mi leży na półce, teraz tak patrzę, zalega od świąt. Nie odpalony nawet. Moja siostra powinna mnie zabić. To jest prezent od niej na gwiazdkę. Ja tego nawet nie włączyłem. Co ty gadasz, Lekien? To wystarczy na... No wiesz co, ja mam, nie wiem, ja mam 3-4 MB wysyłki neta. Żaden co miałem ochotę, bo... Relixam, wiesz co, spróbuj na początku... Spróbuj na początku postreamować sobie, ja przynajmniej tak robiłem, na streamie, znaczy tu jest na streamie, na Steamie, żeby ktoś na przykład dołączył i oglądał to co robisz. I wtedy zobacz jak to, wiesz, jak gra ci działa, jak wszystko ci działa i tak dalej. Steam jest troszeczkę mniej obciążający chyba niż chciałem powiedzieć Facebook, niż Twitch, znaczy niż Streamlabs. I powinieneś zobaczyć jak to tam będzie wyglądało. No ja widzę, że jak tu robisz streamy. Ale co? Bo ten Shadow Roller, że na WC i drzewa gminy odpaliśmy przy specjalnej okazji. Nie, muszę od... Cztery tylko? Taka nędzna wyprawa. Oho, okej. Okay. Straciłem antykwariusz. Szansa na zmianę. Fajne. Straciłem antykwariuszkę na najłatwiejsze wyprawy. To w sumie jest lipą. No zobaczcie ile pieniędzy przynieśliśmy. Nie teraz tego już irracjonalnie. Okej, okay, dobra, ogarnął się. Tu też się ogarnęli. Okej. Okay. Dobra. Dobrze, dobrze, dobrze. Co my tu mamy jeszcze? Poszło mi to do góry? Idzie do góry. Zebranie opiekunów. To było chyba, że utrwalenie nawyków jest darmowe, nie? I to jest coś, co w sumie mógłbym jeszcze zrobić dzisiaj na tym, na streamie i to będzie ostatnia wyprawa. Tak możemy się umówić. Kto tam? Antykwariuszka na pierwszym poziomie. No siema. Witamy cię serdecznie, dziewczyno. Stop. No to chodź. Ty też mi się podobałeś, więc chodź. Chociaż nie, już idziemy na dłuższą wyprawę, to wziąłbym sobie medyka. Tylko, że ta antykwariuszka mi przyniesie wtedy dużo, dużo pieniądzów. Dobra, weźmiemy turbo-ofensywną ekipę. O, on będzie nas leczył. Dobrze, to już wymyśliłem, jak to zrobimy. Azor jeszcze siedzi w tym w zagrodzie. Nas czeka na lepsze czasy. To wszystko mam. Znowu robię to samo. Nie kłopoczcie się z mówieniem mi, że nie powinienem tak robić. Tu jest. Tu nie ma. Tu jest i ona też będzie miała wszystko. Teraz tak, ty nie masz. I ty potrzebujesz odzyskać swoje błyskotki od niej? Od niej. Ty masz, ty jeszcze nie masz. Dostaniesz to. No i co? I ogień. Lecimy na ostatnią wyprawę. W dniu dzisiejszym. Zapasy. Dobra, trzy, dwa, gdzie ja idę? Do kniei. O, co za dwa.
Co jeszcze wezmę? Chyba wszystko mam. Wyrusz. Na bosie. Stop. Dobra. Bo jak bierzesz wyprawę dla kasy, to też antykwaryuszka na długą, powinno być z niej kupę kasy. Wiesz co, ostatnio wyciągnąłem więcej kasy z wyprawy średniej, z wyprawy na bossa, bez antykwariuszki, niż z antykwariuszką, jak poszedłem na średnią wyprawę. Jeśli zrozumiałeś, co powiedziałem, bo strasznie teraz bełkotałem. Więc za to przepraszam. Czy masz jakiś fetysz na punkcie antykwariuszek? Nie, nie mam, nie posiadam takowych zboczeń. O Jezu, jaka długa mapa. Już mi się odechciało. Dzięki tego gościa z trzema antykwariuszkami. Muzeum. Mogę się mylić, pójdzie z ciekawości. Ale stop. Zebranie opiekunów to chyba dwie dodatkowe kapłanki do... Co? Ej, nie! Dobra, nie sprawdzaj mi tego w necie. Nie sprawdzaj tego w necie, ale... Ale nie, mi się wydaje, że to jest... Że to są darmowe leczenia w... Opactwie, czy jak to się tam nazywa. No, także tyle w temacie, jeśli chodzi o naszą ofensywną ekipę. Tak ogólnie będziemy się bawili teraz przez całą mapę. Nie, jest wjazd. Cios, buwa. Łokieć, kolano i tyle. Czy... Kurwa, nie wziąłem pochodni. Kurwa, nie wziąłem pochodni. I nikt mi tego nie powiedział z was. Nikt mi nie powiedział, że nie wziąłem pochodni. O lol. Dobra, ciśniemy. Ciśniemy na początek, może jakieś pochodnie znajdziemy. Jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Nigdy... No, do przodu. Wyciągnijmy z tej wyprawy tyle, ile się da, max. Oho, jeszcze ten obniżający nam... Jeszcze nawet nie mam kapłanki, która by mi pochodnie wzmocniła. Ja... Nie mam też przecież tego. Osłabienie celu odporności. Ale jestem zażenowany, ale się zarumieniłem po prostu z tej głupoty mojej. A tak się cieszyłem, że idziemy jak po prostu, jak dzik w żołędzie po prostu na tej mapie. Nie? Trochę mięsa. No super, że mamy jedzenie, ale nie mamy... Ja pierdzie. Dobra, to będziecie mieli przynajmniej wesołą wyprawę na sam koniec. Czy ja wziąłem łopaty wziąłem przynajmniej. O lol. Rozbijemy obóz w kluczowym momencie wyprawy, żeby wzmocnić sobie pochodnie. Znaczy wzmocnić, no żeby po prostu ją zapalić. A tak to będziemy cisnęli na tym. Okej. Rashambler, o Jezu, nie, proszę cię. Nawet tak nie mów telu. Będzie zabawa, będzie się działo. Okej. Co tam, Modziula? Piszesz do mnie? Wysłała zdjęcie, okej. Mój nowy powrót? U mnie ciekawy w takim razie. Szkoda, że nie masz elixiru kota. Będą skarby. Dark Run. No... Ale zobaczcie, ile mamy ten. Tego nie dotykaj. Stres i jedziemy. Okej. Okay. Weź wypij to od razu. I jedziemy. Zwiadu to nawet nie ma co tutaj oczekiwać od życia. Pochodnia! Mamy pochodnie! Może damy radę.
Może damy... O nie, a dobra. W sumie chciałem powiedzieć, że on będzie nam obniżał pochodnie, ale to już bardziej obniżyć się nie da. Okej, oni będą się tak przerzucali tylko nawzajem. Nic to nie da, nic to nie zmieni. Trzy w przód? Ja mogę tak się przesuwać? Ja myślałem, że zawsze to jest o jeden przesunięcie. Jaki ja jestem beznadziejnie głupi. W takim razie... A, jeden w przód. To on się może przesuwać w przód o trzy. Ej, lol. Retro stream, czarno-biały, no. Krytyk za dwa, tego znowu gdzieś... OS. Już jedziemy ze stresem. Dobra, ustawmy się mniej więcej tak, jak powinniśmy już stać i bijmy. Jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Naprawdę. Znaczy, zakładam, że dojdę tutaj do tego korytarza gdzieś i na tej może jednej pochodni. Potem się wrócimy gdzieś tutaj, odpalę obóz. Taki jest mój plan na wstępny, na to co się wydarzyło teraz. Okej, okay. Jest jakieś krwawienie. Okej, okay, to on zajdzie teraz. Jak grałeś za pierwszym razem, jak zaczynałeś streamy, to ci szło niebo lepiej. Teraz jak grasz, to ci idzie gorzej. Ale serio? Znaczy teraz mówię, bo teraz pewnie gram... Patrz, ile w ogóle rzeczy nam tutaj przyszło. Teraz gram na dużo większym rozprężeniu prawdopodobnie. Wtedy się... Jak zaczynałem streamy, wtedy się strasznie spinałem, że o Jezu, ludzie przychodzą oglądać i tak dalej. Muszę się pokazać z jak najlepszej strony. Dobra, mamy trochę światła. I byłem strasznie spięty na początku, to był rok temu jeszcze, tak. Teraz już zaczynam mieć rzeczy inaczej, poza tym, że nazwijmy to sobie radzę ze stresem, chociaż nie ma z czym sobie radzić tak naprawdę, bo to już nie powinno wywołać we mnie stresu, bo gram w grę, kurczę. Gram, robię coś, co robi najdłużej w życiu, prawdopodobnie, po zagraniu w siatkówkę. Jezu, ile dostał tego krwawienia. No nie, już tyle efektów mu nałożyłem na niego, a jeszcze mogę się wyleczyć w sumie. Jego mogę sobie darować. Okej, okay. On zejdzie teraz. Jakiś zatrzymaj. Za mało. Okej, okay, my się leczymy. Nie próbuj mi nawet się. Jest ta muzyka też jest stresująca teraz. Ale serio mówię, widać różnicę. Ale w sensie w tym, że gram gorzej, tak? Niż rok temu. Wtedy miał u ciebie jako leczącą i mnie jako Arlekina. Pogrążenie może wrócić do DA. No, pewnie zrobimy Dragon Age'a jakoś niedługo. To... No ciekawe, gdzie ja to wszystko pomieszczę. Dobra, jazda dalej. Znaczy może mam już tyle lutu. Znaczy tyle jak tyle, no. Tak nie zrobię założeń tej misji, bo musiałbym... Ja zapomniałem, że tutaj muszę zebrać rzeczy, czyli muszę i tak powyrzucać coś. Za chwilę.
Dobra. I jeszcze są zaskoczeni. Na 7 latarni. Pozdro. Pozdrawiam. Pozdrawiam serdecznie. Nie, nie tak. Nie mogłem poczekać, żeby ją tylko spróbować zarazić, a strzelić w kogo innego. Co tam da? Ja czekam na Baldura. Pewnie jak już będę siwa i ledwo się rusza, pewnie do niego zobaczę na fejsie wreszcie obiecany Baldur. Nie no, z moim trybem życia cię nie przeżyję prawdopodobnie. Więc ciemność, ciemność, widzę ciemność. Polscy piłkarze wolą mam strzelać, nie kazano. Ale jeszcze się nie obudziłem i trzeba ocenić tylko... Jezu, jakieś deklinacje, co je odwalać? Przestańcie, nawet w życiu tego nie czytałem. Ulecz ciebie i ulecz siebie. Dwa krytyki, dziękuję. Jak ja mogę zrezygnować z tej wyprawy? Czy to by było niehumanitarne? Zobacz jak oni się... Ile ten mam zaczyna? Zobacz jak oni się starają. Ale my wtedy teraz będziemy mogli ruszyć fabułę. Co będzie o 200 armat... OS. Zredukcja Ordona chyba. Przestańcie udawać, że uczyliście się czegokolwiek na polskim i cokolwiek robiliście na lekcjach. Bardzo proszę tutaj. Pójdziesz ty, idź. Fajne rzeczy. Dobra, nowy plan. Kończymy tę misję. Ja biorę to, co mam i pożyć misję. Bohaterowie odczują stres. A niech odczuwają, są pierwsze poziomowe flegmy. Nie dostanę najwyżej tego, ale... Ale jak na przegraną misję 11 kafli, to nie jest najgorzej. Dobra. W nagrodę, że tutaj był fail roku, zrobimy sobie jeszcze jedną wyprawę. Streamuję już 2 godziny, strasznie długo. Jak na mnie ostatnio. No dobra, poszedłem. No w sumie nawet strasznie poszedł jakoś tak. Miłośnik miłości. Jeszcze została dobre ten, dobre cechy. Ja mogę tak przegrywać. Odnaleźli w niej medykamentów. Trudno. Trudno się mówi. Co tu mamy? Mam jakieś krótkie badziewie. Dobra, ruszymy zatokę. I pójdziemy chyba tymi ofermami, które... Albo nie. Ty zostaniesz. A ty tak w sumie nie jesteś zestresowana, ty też możesz zostać. Ty jesteś przygotowany na to wszystko. Pójdziesz ty. I Azor. Azor jak się ruszy, to będzie dobrze. Kapłanka na pierwszym poziomie. No ale mam jeszcze jedną na pierwszym poziomie. Okej. To jest ciekawa alternatywa, ale... Ja tutaj miałem też już iść, powiedzmy, 33 obrazy. Muszę te obrazy zacząć przynosić. O! I to jest coś, co chciałem zrobić wcześniej. O nie, czekaj, nie to. Chociaż nie mogę ich po ten... Ustępliwość, bo... O! Tak, 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 tak. Flagland. Dobra. Jeden może pójść. Ty nas... Co ci jest? Jezu. Dobra. Róż. Ty jesteś gotowa. Ty... Kontrol nadrealny. Coś jeszcze miałem dla tego.
Otwórz się na prośbę krwienia. Tak, bo ty się będziesz ciął, to sobie refleks trzeba będzie mu wyleczyć. Szanse na zwiat. Dobra, do stresu, czas obozowania. Obozowania tu nie będzie. Za chwilę spojrzę na czat. Nie patrzę, co piszecie, bo muszę się skupić na tym, co zamierzam teraz zrobić, czyli kupić pochodnie. Ania, przemyślałem, to bolą mi twoje słowa. Jest mi przykro z tego powodu, co napisałaś. Naprawdę. Nie uważam, żeby tak było, wiesz? Czegoś nie kupiłem znowu, tylko już nie wiem czego, naprawdę. Lordzik, dobro, widać jak jest tutaj potencjał. Dobra, gdzie były te harmaty, wszystko i tak dalej, na którym ja się... Mój kolega nauczył się całej rodu Tordona. Też kiedyś umiałem. Ale to okej. Okay. Tutaj byłem już. Taki, że publikum taki cholerny stres, to praktycznie przyszedłem na środek. Poleciałem byle jaki pod nosem, byle było słychać, że umiem strojem, poszedłem do ostatniej ławki. No tak miałem na muzyce zawsze. Dzięcielina Pała. Loken Szymek? Co? Kacper Szymon to mój brat. Ja też nie lubię wystąpień publicznych, wszędzie mówić wiersze do recesji, zawsze mnie stresowało. Trzeba było iść dalej, bo stresu nie mieli dużo. Ale nie miałem już miejsca, Ania. Zobacz, ile ja miałem przecież już tych. Ja miałem zawaloną całkowicie już praktycznie skrzynkę. Znaczy skrzynkę, no ekwipunek. Lajer, siemka. Witam cię serdecznie. Przegapiłem przejście nowej osoby. W ogóle ile was tutaj jest dzisiaj? Straszne. Ja robiłem, bo moja polonijska była spoko i znam, że połowa elektroobowiązkowych jest do bani, a druga wymaga bardziej ludzkiej interpretacji. No to widzisz. Ja byłem Heroldem w Kopciuszku. Lubię to wyznanie, takie przy niedzieli. Nie? W konfesjonale prawie. A ja zostałem inżynierem. No i ja jestem magistrem i pracuję w tej samej firmie. I jakoś żyjemy. Ja wielokrotnie grałem czarne charaktery. Ale ja niespecjalnie. No ja wiem, że niespecjalnie. Więzień pijalka są... Jezu, ile wypiszecie dzisiaj? Jakaś taka uroda... Pochodnie wziąłeś? Nie wiem, teraz się okaże, lordzik. Ja sam jestem ciekaw, ale chyba od nich zacząłem... Ale co to jest za kadłuża ta mapa? Widzieliście to? Ile jest sala? Będę miał szansę na dojście? Co? Na jakie dojście? Jakaś taka uroda więźnia pijalka są ulica... To już byłem... Czad dziś na dużo ludu jest. Dobra. Lepiej być Heroldem w Kopciuszku niż gotować się ryszczajnik. Nie wiem, ja w przedstawieniach w podstawówce byłem zawsze w jasełkach byłem Józefem. A w jakichś tego typu bajkach, nie wiem, Królewna Śnieżka czy jakieś inne kupy byłem zawsze księciem. Co było tak straszne. O, nawet mi się udało. Mam pochodnie, dobra, jest... Jest to całkiem dobra wiadomość dla nas. Znaczy, szczególnie dla mnie i dla moich bohaterów. O, jak zobaczyli, jak sfejlowali ich poprzednicy, to... Parówki. Ja byłam Marią. No, do mnie zawsze dostosowali... Nie mam oznaczenia. Shit. Dobra, wąt do tyłu. Dobra, trzeba zabić przynajmniej jedną maszkarę. Żeby nie zadawała hitów. Trzeba spróbować... Ale ty i tak się nie ruszysz. Źle zrobiłem. Okej. I ciebie osłabię. W ogóle Azorowi muszę chyba zmienić te umiejętności. Fajne jest to, że jak już wierzę tego bohatera pierwszopoziomowego, nie będę tego w ogóle komentował. Możesz to dzisiaj skomentować. Ej, ustawmy się dzisiaj na Dying Light'a wieczorem. Macie czas? Ja mam taki nerdowski w ogóle dzisiaj dzień. Ja będę... Jest taka piękna pogoda, a... A nie wiem, czy będę miał ochotę wychodzić gdzieś. W ogóle, Ania, zobacz, że mi się też zmienił styl grania, tak? Nie chodzę już wszędzie z kapłanką tylko i wyłącznie, tylko śmigam z antykwariuszką, często właśnie bez kapłanki, tak? Robię wyprawy. Nie opieram na tym swojej strategii grania. Dodatkowo, no, gram troszeczkę szerszym gronem bohaterów. I wydaje mi się, że... Znaczy inaczej, dalej mnie boli to, co powiedziałaś, więc próbuję odnaleźć plusy w tym, jak gram. Telur powiedział, że gram dobrze.
Ale może chciałbyś miły po prostu, nie wiem. Dawaj shurikeny w nich. Telur, powiedz, jeżeli gram dobrze. Mam pochodnie, żarcie, czy będzie żyć. Ja za osła klękającego i żrzącego siano w ogóle robić. Okej. Okay. Ale tak, wiesz, wiesełka, na jasełka w sam raz. Dobra, dwa. Zaraz zostało ci dwa. Czy ty się ruszysz? Szybkość 2. Szybkość 0. Amen. Szybkość 6. Dobra, to przynajmniej będziemy mieli jeden ruch więcej. O, za jeden. To się opłacało. Ej, no! Miał ten się. No, szybkość 6. Hello! Ty zakłamana larwo. No masz. Wieczorem, no wieczorem. Dodasz mój nick dla jednego z bohaterów. Ponownie mówię, że ten, że nie robię takich rzeczy na tym save'ie. To jest mój prywatny, osobisty save i mam save'y twitchowe. A tutaj akurat nie ten, tutaj akurat takich rzeczy nie robię. Ja bo też wywiera mnie presja, żeby ten bohater nie zginął czy coś. Przecież jak ja poszedłem raz do najmroczniejszego lochu i... Ania, Arakia jest w ogóle rekordzistką w... Arakia chyba miała już swoje cztery wcielenia, że tak się wyrażę. Cztery kapłanki. Jedna w ogóle była wskrzeszona, więc zaraz były dwie Arakie. Ale ja nie mówię, że gra źle, tylko że gorzej niż za pierwszym razem, na tyle, że nawet ja zauważam różnicę. Ale dowaliłem, ja już nic nie mówię. Nie no, możesz mówić. O dziwo, serwery jeszcze chodzą. Już graliśmy, co nie? Rychu? Pogramy wszyscy razem w Diablo The Lord of Destruction. Ja lubię ten symulator zarządzania armią. No, ja Diablo nie lubię. Próbowałem raz grać i to nie jest moja gra. Zdecydowanie. Kurczę, mogłem poczekać, wziąć to i potem dopiero się... No, potem dopiero podbić pochodnie. No. A handsome reward for a task well performed. Co dwie araki, to nie jedna. No, araki było chyba z 5. No, graliście tekst tak leciał, że ho. Znowu oni. Znowu zaskoczeni. O, ma tu jakąś wiadomość przypiętą. Dopiero zauważyłem. No, żeż. Dobra, odpalam kanapkę ostatnio. Sorry, ale będę ślamką znowu. I odsyłam mikrofon. Diablo 2 graliśmy. Nie no, jak już... Oho, za zero. Super, jeszcze krwawi... O, pozdro. Nie no, jak już będzie to ognisko, to ja się ruszę na to ognisko. Tylko, żeby to było... Ja nie wiem, jak ja mam wolne w pracy, czy ja mam w ogóle wolne. Tak szczerze powiedziawszy. Jak Adam? Adam, jak pracuje City w majówkę? Bo ja jeszcze byłem na szkoleniach wtedy, jak poprzednio był ten. Dobra, my tu gadu, a tu Azor nam umiera. I tak to się robi.
Ale... Dobra, już. Ale chodzi o to, że pierwszy trzeci jest wolny? Czy jesteśmy w pracy wtedy? Czy to jest tak jak na przykład 11, tak, że my 11 tam pracowaliśmy? Przynajmniej ja pracowałem. Jest 11 listopada, w sensie. Może mieli go dość. Dobra, a, zapomniałem. Ale on ma tentakle. On ma tentakle. Bo to jest Azor. Azor ma macki. Co mogę nawet zaprezentować? Już tutaj są tentakle. Tu są tentakle. Ja mam wszystko tam, wszystko przygotowane. I ma też dobrą kosę. Tylko, że po prostu ja tego nie używam. Mam inny sposób grania. To jest naprawdę, to jest tyle teorii. W Darkest Dungeon, jak się gra. Już my z Tellurem po prostu różnimy się bardzo, jeśli chodzi o styl zarządzania drużyną. On to by chyba wszystko robił z nekromantą, oczywiście. Znaczy z tym. Wow. How about no? Musi można zejść pochodnie. No, nie z... Jakie szkarady. W ogóle znowu zaczynam... Zacznę się zarobić na hard. Być może robić, ale jeśli tak, to nie odbiera... Odbiera się kiedy indziej. No to wiem. No standardowo jest to... Jeden z tego nie pracowałem. No, u nas pracowaliśmy. No też boję się, że ja mogę pracować w majówkę. To najwyżej powiem, że jednego dnia będę, drugiego dnia nie będę, bo to też... Tak, no, słabo trochę. Jakby to tak się stało. Dobra. Chodź no ty, król złoty, do przodu. A, dobra, ja to muszę mu wyłączyć w ogóle. Mogę to zrobić w trakcie walki? Nie mogę. Okej. To też sobie zdechnie teraz. Tak, dziesiątkę Oshi. Ja będę miał wolne, ale jak wrócę po południu do domu po pracy. Nie przesadzajmy, robiłem z okultystą, bo w ogóle kanał w górę mi nie przyjeżdżał powozem. No, ale nie, no, mówię, wiesz. Ja 2 maja jadę na pół dnia do pracy, na bieg flagi zmykam. Get over here. Nie no, widzę co piszesz, Rychu. Wiem, bo, znaczy, ale to nie jest chyba ten, bo mój drugi okultysta ma na nadrealnych i na bestie chyba. One są bestiami? Nadrealnymi są. No to mój drogi okultysta, to jest po prostu tak wykwalifikowane w klepaniu nadrealnych, że tam po prostu nie ma zmiłuj. O, tu nic takiego nie ten, nie posiadam. Ono tu. Ma plus w umiejętnościach. Gdzie? W nawykach?
I co jest napisane? Jeszcze ma tutaj, tak? Na nadrealnych. No to wiem, że mu dałem zabawki na to. Cztery, ja mam cztery pochodnie. No nie jest najlepiej z tymi pochodniami. Znowu. Strasznie długa mapa się trafiła. O, tak, 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 tak. Chodź do tatusia. Kurde. Okej. Dobra, trudno. Pod F-16. Na maskach plus 20%. Jest opis skilla. A, w sensie tutaj. Okej, dobra. Wiem o CB. Dobra, dzięki. Dzięki za radę. Lecisz? Lecisz, Olek? Nie czytałem. Dobra, chodź, jaki idę mieć zęby. Wstałem po nocy w pracy, ogarnąłem je. Okej, dobra. Może ognisko w piątek 4.04. Spoko, dla mnie jest okej. Trzymaj się, Olek. Dzięki, że wpadłeś. Dzięki, że zobaczyłeś... O kur... Dzięki, że zobaczyłeś... kolekcjonera dzisiaj. Co? Do czego ty mnie doprowadzasz? Jakie abaty dostaję w ogóle? A, bo oni dostają obrażenia. Znaczy teraz większe. Aha, no fajnie. Kurwa, super. No i oni się jeszcze wszyscy ruszą teraz, no ja pierdzielę. Co za dramat. Mhm. Dobra, no co, skubnijmy tych z tyłu miśków. Co ona mogłaby się... Chociaż tak... O, dobra, wskoczyło. Myślałem, że na jeden. A tu było trochę lepiej. Dobra, już nie będę się leczył, bo tutaj nie ma... Świetnie. Siom z tymi ziołami. To pułapka. Świetnie. Zostało jeszcze ten. Podbijmy sobie to. Rychu, jeden off. Nieliczne z ogniska w grach typu... Ogniska w grach typu Wiedźmin. No, też nie byłem kupę czasu na ognisku. Jezu, jak szybko w ogóle ta pochodnia spada. Strasznie. Strasznie, strasznie. Okej. Ogień, jedziemy do ostatniej sali i kończymy na dzisiaj. Mogę chociaż pójść do parku, poczytać książkę. Ja się siedzę przed tym kompem cały czas. No, serio? Czerwona śmierć. Ja pierdzielę. Dobra, żeby... No właśnie. A zaraz by się trafił jakiś przypadkowy... Przypadkowy pseudoboss. Za 5? One biją?
another abomination cleansed from our lands. Dobra, poleczmy się. No, poleczmy się. Za dwa, no żeż. Pan nie wiadomo, czy nie będziemy mieli za chwilę walki. Jakiejś. Tutaj w tych drzwiach. Dobra, i teraz ma to ręce i nogi. Aha. Siemka Iza, to dość dosłownie znowu ten na końcówkę. Autentycznie, dosłownie, stuprocentowa końcówka. Dobra, nogi. Zobaczmy, co nas tu spotka. Nie spotka nas tutaj nic. Także kończymy wyprawę. A to jest powtórka. Będziemy mogli sobie to sprzedać. W ogóle pieniążków też tak mocno przeciętnie nam tutaj wpadło. 12 tysięcy. Czekam na Shamblera. Nie przewiduję dzisiaj. Podobno nie wziął. Masz na kompie dysk SSD? Ty ruski, wiem, że widziałem klip. Z tej what? Jaki klip? Jaki klip? Co wy zrobiliście? Jaki klip? Emil? Gdzie jest cynamonowy? No on tu zawsze klipuje wszystko. Mam na kompie SSD. SSD mam na... jako dysk pod ten, pod system. Dobra, jemu trzeba zdjąć od razu. I jej to też trzeba zdjąć. Jest klip. O jest. Nie. Czemu zawsze są klipy ode mnie ze streamów? Nieustępliwość, ten... Dobra, ja muszę go... To ty dostałeś to? Bezbożnik, tak. 900. To jak za darmo? Jak za darmo? Skuteczniejsze obniżanie poziomu stresu w czasie medytacji. Nie będzie samobiczować się animo... Co za bezsens po prostu, to się wydarzył, to przychodzi ludzkie pojęcie. Dobra, coś odblokowaliśmy, jakiegoś bossa, żeby wiedzieć, czego będzie następny stream ewentualnie. Nic nie odblokowaliśmy, a więc na następnym razem lecimy sobie po prostu. No nie ma, znaczy jest jakaś jedna krótka, ale to ja na weterana już nie idę dzisiaj, już nie mam siły. Poza tym Assassin's Creed czeka, muszę skończyć fabułę. Okej. Okay. Za chwilę się pożegnam jeszcze z wami, ale ogólnie fajnie, bardzo się cieszę, że dużo nowych osób dzisiaj do nas dołączyło. Mam nadzieję, że wam się podobało i że zostaniecie z nami na dłużej. A, no tak, bo ty nie obniżasz sobie stresu w mieście. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. I co? I do zobaczenia na następnym streamie, ten klip wejdzie do kanału Wódeczka Stream. Jesteś klipogenny. To ja bym uważał. No właśnie. Pochodnie tylko zajmują miejsce w jakimś budku. No to... tak to właśnie wyglądało. Nie zapomniałem o przyczynku pochodni. Pochodnie to jest podstawa mojego życia. Mam umiejki pod pochodnie zrobione. Wysyłam zapytanie do leśników, jak wygląda rezerwacja palenisk. Gdy nam znać, jak coś powiedzą. Super. Assassin's Creed Origins. Rychu. Ale od razu uprzedzam, jakiekolwiek pytanie, streamu z tego nie będzie, bo niestety mój komp nie jest... Znaczy mój internet chyba bardziej nie jest w stanie wyciągnąć tej gry na sensownych detalach. O, ja u siebie na kompie mam 80 klatek na sekundę, a stream wygląda w 4 chyba, czy w 5. No. Także... co? Serdecznie wam dziękuję, życzę wam miłej niedzieli. Naprawdę wyjdźcie. Wyjdźcie, korzystać z pogody. I cieszę się tym, że mamy ślicznie i pięknie i cudownie. Serdecznie wam dziękuję. Trzymajcie się i dobrego popołudnia. Gdzie ja to zeskrolowałem? Już. I dobrego popołudnia.